Zapraszam, Beata Michniewicz. Dzień dobry. Naszym gościem jest poseł Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Panie pośle, kierownictwo rządu przestrzega przed eskalacją sytuacji na białorusko-polskiej granicy. Wczoraj wicepremier Jarosław Kaczyński, który tę granicę wizytował. Zapowiedział budowę kolejnych zabezpieczeń. Niech pan ocenia stopień zagrożenia, bo z jednej strony my tutaj ostrzegamy Łukaszenka strasz, ale z drugiej strony są eksperci mówią, że to jest tylko w to graj i wagnerowcom i Putinowi, bo my tutaj pokazujemy, że traktujemy serio te obawy, a z drugiej strony też trudno je lekceważyć. No to się trochę rząd obudził, bo ja od roku im mówię, że powinni prowadzić ostrzejszą, e, i my jako Koalicja Obywatelska dawno im mówimy ostrzejsza polityka wobec Łukaszenki. E, realnie zagrożenie jest, mówił o tym też prezydent Biden, natomiast ono nie jest po to, żeby rząd robił sobie z tego propagandę. Ale ostrzejszą e, to, to jaką politykę? Ostrzejszą? Nieuznawanie, e, nieuznawanie w żadnym stopniu Łukaszenki, czego przyjąć, że on jest po prostu jak minister Putina. Jest rząd Białorusi, e, mówiłem o tym wielokrotnie z złotuszką prezydent Ciechanowska, oni powinni być traktowani jako nasi główni partnerzy. Relacje z, z Łukaszenką nic nie wnoszą. Proszę zobaczyć. A jakie mamy relacje? Totalny atak, totalny atak na polską mniejszość, niszczenie polskich cmentarzy, rozmieszczenie dodatkowych głowic jądrowych. Jarosław Kaczyński występował w tej sprawie w słynnym wywiadzie dzień później, nawet na to za, wtedy nie zareagował. Dodatkowo Wagnerowcy. Więc dobrze, że on się obudził. Jak coś będzie realnie robił, to e, będziemy popierali. Nawet powiemy jeszcze więcej. Ale pan Ale o w... Jeśli chodzi o obudzenie, jeśli chodzi o zabezpieczenia na granicy, no to to obudzenie, jak pan mówi, nastąpiło już no. bardzo dawno temu. Tam, gdzie trzeba było, żeśmy rząd popierali w sprawach bezpieczeństwa granicy i to nie jest kwestia nawet popierania rządu, to jest po prostu kwestia normalnego reprezentowania polskiej nie, racji. Stanu. Nie, niektórzy negowali nawet z pana ugrupowanie Panie potrzebę redaktor, budowania już, tego muru. Ale powie... rozumiem, że to się już zmieniło, tak? To jest Pan dyrektor. Proszę zobaczyć wywiad mhm. Jarosława Kaczyńskiego sprzed trzech czy czterech tygodni, dwa dni po rozmieszczeniu dodatkowych głowic jądrowych na Białorusi. Ani słowa nie było na ten temat. A to był prezydent Biden zdążył się w tej sprawie wypowiedzieć. No to jeszcze powiem, co powiedział wicepremier Kaczyński o Donaldzie Tusku w sprawie tej granicy, że celowo ją osłabiał, bo było to w interesie Niemiec, a od Niemiec zależała jego europejska kariera. Co pan... Co pan na to? Chce pan to skomentować? Tego typu wypowiedzi są osłabianiem pozycji Polski. Wszyscy na zewnątrz powinni wiedzieć to, co jest jasne, że w Polsce, także opozycja, jeśli będzie rządzić, reprezentuje w sprawach bezpieczeństwa twardą, a pewnie nawet twardszą linię od obecnego rządu. A proszę powiedzieć, czy coś Polska może, a jak już pan mówi o tych represjach wobec polskiej mniejszości, o których dzisiaj nawet Rzeczpospolita też w tym artykule pisze. Czy jeszcze coś Europa, świat demokratyczny może zrobić w kwestii Andrzeja Poczobuta, który jest właściwie już taką ale przecież sprawie... ikoną prześladowań? Ale przecież, że tak... Niektórzy nasi partnerzy Niektórzy, niektórzy nasi partnerzy się cackali z sankcjami kilka miesięcy. No tak, bo Najważniejsz... niedawno to, te, te sankcje wobec Białorusi zostały To o niektórych naszych partnerach zachodnich, którzy mhm. czekali i czekali nie wiadomo na co. Najbliższy z kolei partner naszego rządu, czyli Orban, to w ogóle był przeciw. Jego minister spraw zagranicznych składa wizyty na Białorusi. No to po, postawmy może kawę na ławę. To, to, to nie była konsekwentna w pełni polityka, dlatego zawsze wzywałem do dużo ostrzejszej polityki wobec reżimu na Białorusi. Panie pośle, Radosław Sichorski nie będzie kandydatem. Ani do Senatu, ani do Sejmu. Wczoraj powiedział o tym w programie Fakty po faktach. Dużo się o tym mówiło, że ma ochotę, że chce być marszałkiem Senatu. Powiedział, że bardziej się przyda, jak będzie jeździł po Polsce i pomagał kolegom. Czy pan takiej pomocy potrzebuje? Jeżeli przyjedzie i będziemy razem robili kampanię, to super, to jest rozpoznawalny Poważny, doświadczony polityk, który zajmował dużo stanowisk w Polsce i jest dzisiaj posłem, więc jest posłem do Parlamentu Europejskiego. Myśli pan, że jest powszechnie więc... lubiany, szanowany, jeśli chodzi nawet o elektorat Platformy, po tych różnych jego, po je, jego aktywności. A człowieka e... trzeba oceniać za całość. Będziemy Twitterowej trzeba, na przykład. Jeżeli patrzymy na całość dorobku politycznego Sikorskiego, to to jest e, gracz ciężkiej wagi i, i poważny gracz i cieszy się dużą popularnością. I, no tak, a jeśli się tylko... patrzy na całość dorobku, ja wiem, że, że politycy Platformy lubią mu. Mówić, że nie oglądają filmu Reset, no ale tam też widać, że ta jego polityka nie była wolna od błędów. Mówiąc najbardziej delikatnie, zresztą pan, jego i, i Donalda Tuska. Zresztą pan, jak już rozmawialiśmy nieraz na ten temat, pan też to dostrzegał swojego czasu, ale nie będąc pani, związany pani redaktor, z Platformą czy z Koalicją Obywatelską. Tym bardziej, że krytykowałem, to mogę powiedzieć, że przecież też Sikorski i też rząd Tuska. Zrobili partnerstwo wschodnie, czyli najważniejszy projekt Unii Europejskiej, najodważniejszy projekt Unii Europejskiej, który leżał w 100% w naszym interesie, skierowany na wschód. Mi się wydaje dziecinne w ogóle rozmawianie o polityce w taki sposób, że ktoś nie popełnił błędu. Błędy, błędy. No ale można powiedzieć, drobne błędy i duże błędy. No, ale Myślę, te, że polityka ale... wobec Rosji była takim porządnym błędem i Polski i wielu krajów zachodu, w większości. Wie, wie pani co, no to ja ją krytykowałem, to akurat potrafiła pani na osobę, która zawsze krytykowała, tylko no to tak samo musiałbym dzisiaj, nie wiem, opowiadać, nie wiem, o tym, że błędem było stawianie na porozumienie z Putinem na początku prezydentury Lecha Kaczyńskiego. Wie panie co, ja, 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 jest, ja w tej sprawie nauczyłem się pewnej dojrzałości. Na porozumienie? Raczej na... na... No na spotkanie, nie pamięta pani tego? Ja, ja pamiętam Pamiętam no, ale... nawet pamiętam nawet planowanie no, było, no, planowanie, musisz... no. pamiętam, udziału w defiladzie, ale to raczej wspólne, było... Wspólne wie pani, pamięta pani wspólne spotkanie prezydentowej Kaczyńskiej i Putiny, w której przy, przy przygotowaniu przecież też brałem udział polityk jest od tego, żeby szukać takich rozwiązań. Tu trzeba trochę więcej dojrzałości. Mam wrażenie że czasami, że ci, którzy... No, ale jednak chyba pan by zrobił rozróżnienie pomiędzy polityką Lecha Kaczyńskiego, a rząd Donalda Tuska wobec Rosji, nie? W sprawie Rosji wszystkie rządy po 1989 roku szukały jakiegoś porozumienia, dopóki była można. I taka jest mon... I na tym polega mądrość polityki i dyplomacji. Nawet wiedząc, jaka ta Rosja jest. No to wszyscy żeśmy wiedzieli. Przecież proszę sobie, proszę sobie przypomnieć, 92 rok. Ledwie się rozpadł Związek Sowiecki. Rosjanie już zaanektowali kawałek Gruzji, mówię o Abchazji. Później wejście wojsk federalnych do Czeczenii. No i o tym setki stron napisałem i kiedy ktoś próbował mieć złudzenia, to zawsze krytykowałem, tylko no też... No właśnie, i e, to jakoś wszyscy wybaczali, by, bo by myśleli, że co, że to jest dobry car i źli bojarzy? Nie, myślę, że wszyscy słusznie Szukali ci, którzy są politykami, tak samo prezydent Kaczyński, premier Tusk, yy, Sikorski, jak ktoś jest politykiem, powinien szukać politycznego rozwiązania, dopóki się da. No, ale I to że... ze zbrodniarzami się nie, raczej yy, nie powinno układać. Jeżeli można, taka jest rola dyplomacji, taka jest rola polityki. Walczyć, dopóki się da, żeby nie było wojny. I mam wrażenie, że wszyscy to w Polsce robili. I nie dam tutaj się wmanewrować w taką rolę człowieka, który będzie dzielił teraz Polaków, szczególnie wobec tego, co się dzieje na wschodzie, skali zbrodni wojennych. No Rosji. to, że tak nie mówi, ja pana w nic nie, nie, nie wmanewrowuję. Ale to trzeba wie pani co, ale może kiedyś będzie jakaś audycja, gdzie możemy dłużej o tym porozmawiać, też odwołując się do naszych dawnych rozmów, nie? Bo to są poważne rzeczy. Mam wrażenie, że e, trzeba je po prostu postawić tak jak trzeba, czyli ko koń przed wozem jednak. Nie? To jest tak, że jeżeli zostaje się politykiem w Polsce, to podstawowym bezpiecze pod zagadnieniem bezpieczeństwa jest uchronić Polaków od agresji Rosji i wesprzeć naszych partnerów na wschodzie. I każdy rząd, na ile o ile pamiętam, na ile mógł, kto to robił, no pierwszym rządem, który tak bardzo schodził relacje z Ukrainą był de facto rząd Morawieckiego, a właściwie już Szydłowej. Beata Szydłowa złożyła ponad 40 wizyt zagranicznych, żadnej na Ukrainie przykładowo. No to taką polity prowadziła politykę, ale znowu, czy to byłoby sprawiedliwe, gdybym zaczął mówić, że ona była prorosyjska, niech ona też w taki sam sposób podejdzie do, do tego, co ja mówię. Jakby w Polsce wyciągnąć. Ale temat spo... na dłuższą rozmowę, więc teraz może temat, Biedą który jest mi. też. Y okazuje się, że to jest długa rozmowa, bo się ciągnie od ubiegłej niedzieli, rozmowa o śmieciach. I otóż. Y Donald Tusk mówił wczoraj, dlaczego teraz zaczęły płonąć te miejsca, czyli składowiska, wysypiska, bo ci, którzy we współpracy z pisowską władzą, takich miejsc, gdzie te ślady prowadzące do dworczyków najwyższych, byłych i aktualnych funkcjonariuszy pisowskich, ślady ich zaangażowania w nielegalne składowanie trujących odpadów, oni wszyscy wiedzą, że za dwa miesiące będą już można na, będzie już można. Naprawdę sprawdzić, co kto przywiózł, gdzie składował i kto na tym zarabiał. Czy to jest taka sugestia, że środowisko PiSu podpala śmieci? To jest taka sugestia, że nie biorą za nic To Ja bym to tak przedstawił. Jakiejkolwiek nie dotknie sprawy dzisiaj, to oni mówią, że ktoś inny. Jak się już rządzi gdzieś 8 lat, to trzeba mieć honor powiedzieć, to jest moja odpowiedzialność, to wszystko. No dobrze, ale Platforma Obywatelska już jak przestała rządzić, przestała ponosić też odpowiedzialność za te wszystkie śmieci posprowadzane do Polski, tak? Pani redaktor, to nie są śmieci sprowadzone 8 lat temu. Nie, no są, są różne. Są no, sprowadzone no, no. 8 lat temu, 9 lat temu. Więc jeżeli ktoś rządzi 8 lat, to mógł wyprowadzić, zutylizować, zbudować, zrobić co chciał i nic nie zrobił. I szczerze mówiąc, zaczyna mnie już nudzić rozmowa z pisem na ten temat, że zaczyna się z nimi rozmowa, oni 8 lat są u władzy, a oni wszystko, no niedługo zaczną na sanację zwalać, to zaczyna być niepoważne troszeczkę. I zaczyna być też robieniem w konie obywateli. No co to znaczy, że ktoś jest 8 lat u władzy i sobie nie poradził z jakimś, jakiego problemu nie ma. No dobrze, a dobrze, że zrobił, że... Wie pani, no za 8 lat to nie urośnie dąb stuletni, ale wiele większość spraw w życiu społecznym można załatwić w tym czasie. Dobrze, no. ale czy rząd zrobił słusznie, że zaskarżył do Komisji Europejskiej Niemcy z powodu właśnie tego, że nie zabierają swoich śmieci z naszego kraju? Może za późno zaskarżył, może tylko zaskarżył, a nic poza tym nie zrobił. Może oni chcą, żeby teraz tylko się na tym skupić. A co oprócz tego zrobili? W sprawie śmieci? No, no ch chyba ustawodawstwo się zmieniło też, no, no i co? nie można komunalnych śmieci no, no, no. wywozić na wszystko zrobią, Oni wszystko zrobią później, tak jak było ze zbożem z Ukrainy. Zaczęli się nim interesować, jak już yy, zawalili na całej linii. No tacy są po prostu. I, i potem zrobią jakiś gest, wyślą list do Brukseli i powiedzą, o myśmy narobili, wysłaliśmy list do Brukseli, nie? No cuda wianki, naprawdę. Panie pośle, pan zapewne wybiera się na barsz yy, Miliona Serc. Wybiera się pan? No pewnie. A w jakiej sprawie będzie ten marsz? A to coś jest niejasnego w tej sprawie? Nie, ja chcę wiedzieć, jaka jest pana intencja, z którą pan pójdzie na ten marsz. Tak jak na pielgrzymki się chodzi z intencją, to myślę, że z jakąś intencją pan pójdzie ja na coś ten o tym marsz. Ja się to wiem, bo dużo razy chodziłem na pielgrzymki. E, no no A to intencja będzie jasna. Moja intencja będzie bardzo prosta. Zmienić te władze uważam ją za złą i dlatego się zajmuję polityką teraz. A, czyli to będzie w sprawie moja, zmiany władzy. Moja intencja będzie pokazać, że ta władza jest źle źle służy interesom Polski, że można zagrać wyżej na miarę aspiracji Polaków. To będzie wydarzenie stricte wyborcze. Wobec tego trudno spodziewać się, że wezmą w tym wydarzeniu udział liderzy innych partii. Bo to nie wiem, pewnie w tych będzie rozmowach... jakoś wy, wyborczo trzeba będzie rozliczać to, prawda kampanię w, tak w tych rozmowach akurat nie biorę udziału, natomiast myślę, że y, to nie, nie są żadne koszty, każdy może przyjść, to nic nie trzeba rozliczać. To nie jak? chodzi o koszty, ale, ale to, prostu... to, zostanie, to zostanie uznane za kampanijne, no na no sprawę. No to tak to mówią co, liderzy, no, że, no, że no właśnie no, mają no, dla tego opory. Ale liderzy jak chcą, to trzeba kupić bilet na MPK w Warszawie, podjechać w odpowiednie miejsce, co to są za znowu wielkie koszty. Jak będziemy razem, to będzie. Myślę, fajnie będzie to ważna demonstracja. To nie są zwykłe wybory. Te wybory są jednak wyborami o, o to, żeby w Polsce nie było autorytaryzmu, żeby wszyscy mieli równe szanse, i ja jestem tym bardzo przejęty i, i dlatego tam będę. Jak będzie trzeba, będziemy maszerować nie jeden dzień, tylko do dnia wyborów. Tak mówi. Ja nie mam obsesji Donalda Tuska, Właśnie ale muszę się o panią panem... obawiać, bo już tyle osób tu przychodzi z PiSu, mogli panią zarazić. Nie? <noise> No, Dużo Pani osób. kropelkowa z różnych, droga to to jest blisko. Z różnych no... partii, ale naprawdę. No, jeśli Wie Pani, że tam są rozbawiam... osoby, które są w stanie w 10 minut 42 razy powiedzieć do to ja, to ja jest... nie powiedziałam 42 razy, Jęteś, ale jeśli pan pozwoli, to skończę. Objawy są takie na razie dwa nie, razy. będzie było, czy trzeba, czy trzeba, będziemy maszerować nie jeden dzień, tylko do dnia wyborów yy, powiedział to komentując, uwaga, domniemane wieści z pałacu prezydenckiego yy, o możliwym przesunięciu wyborów parlamentarnych. Taka sugestia i że Prawo że i Sprawiedliwość zrobi coś takiego, żeby te wybory nie odbyły się w tym terminie. Robię już, dla, się, robi już się Robi absolutny wyjątek teraz, mm -hmm. bo jak pani wie, ja nie lubię komentować tam jakichś kuluarów czy czegoś, ale jest taka, tak się mówi w Sejmie. Wczoraj siedziałem w Sejmie, tak się faktycznie mówi w Sejmie, że tak się wystraszyli pisowcy tego marszu, że będą chcieli odsunąć wybory najdalej jak się da, a najlepiej jeszcze dłużej. No faktycznie tak jest. Nie? Najlepiej jeszcze dłużej, czyli co? Czyli no, że, wraca, wraca ten... Tak, koncepcja, że mogą wprowadzić stan On, wyjątkowy. No, nie wiecie pani, co oni się boją ludzi. Jak pani zobaczy, ludzie przestali do nich przychodzić. No, w ostatni weekend oni zrobili takie cuda na kiju, że zrobili promocję programu 800, czyli najbardziej znanego programu. No, równie dobrze mogliby zrobić promocję wschodu słońca. Zapłacili za to grube pieniądze i poszli sobie na. To były festyny w, całej, w całym kraju, tylko dla nich oczywiście. Poszli na te festyny, ludzie nie przyszli, nie? Oni mają teraz taką sytuację. Przyszli, że... przyszli, ale może mniej niż poza wakacjami przychodzi. Widziała pani, jak maleńko, jak pani porówna z tym, co. Wczoraj na przykład u Donalda Tuska było w, w Ostrudzie, no to tam była kupa ludzi, a, a, a w, na, na tych pisowskich imprezach 800 plus. Po... W ogóle nie śmieszy to panią, że ktoś robi. Nie, pan mi nie e... będzie zadawać pytań. Nie, nie, nie. Już nie, nie, nie czasu. Co? Patrzę na pani kąciki łóż, bo widzę, że pani się uśmiecha. No Jak można robić e, promocję. Kąciki mam podniesione, tak? No, bo przecież to każdy wie, że to jest śmieszne, że ktoś robi za państwowe pieniądze promocję programu, w którym wszyscy uczestniczą, którzy mają. No dobrze, ale zostawmy to. Ale, ale Wiesz, to jest, inne to jest zupełnie inna Ja, z... ja wiem, że panią to Oni się panią śmieją. Nie, no. nie, nie, nie. No, teraz pani Będę bardzo smutna. Będę, bardzo smutna. Będę bardzo smutna, bo odszedł, długo odchodził, ale wreszcie odszedł z Królu Bogusław Sonik. Żal? Czy nie? Żal. No i jego wybór, ja tam nie lubię ludziom meblować. Bez sensu, ale jego wybór. Ale co bez sensu? Bez sensu, że, że czuł się zmuszony tak jakoś mentalnie do odejścia? Nie zmienia to wiele w polityce, po ludzku. Bez sensu, no. Bez sensu zrobił. Ale wielkich konsekwencji z tego nie ma. Dziękuję Wszystkiego bardzo. najlepszego. Boguś ma swój wielki dorobek też życiowy, historyczny. Paweł razem, Kowal, Koalicja Obywatelska. No. Dziękuję. Dziękuję do usłyszenia, Do zobaczenia. Do widzenia.